Dzień dobry, Krzysztof Rapanujo, Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. Jest ze mną Wiesia. Cześć, Wiesiu. Cześć. I jest Maciek. Cześć, Maciek. Jedziemy dzisiaj do Rotterdamu na mecz Polska-Holandia. Cieszymy się z tego. No niestety na sektor holenderski, bo nie udało się kupić na sektor polski, ale i tak mam nadzieję, że będzie super i fajnie i liczymy, że Polska wygra. No pierwszy mecz z Walią w Lidze Narodów wygraliśmy 2-1, drugi mecz z Belgią, no niestety przegraliśmy, ale liczymy, że dzisiaj będzie wygrana. Będzie zwycięstwo. Dobra, ruszamy do Rotterdamu i widzimy się już pewnie w Rotterdamie na miejscu na parkingu. Okay. No to lecimy. I właśnie jedziemy za jakimś polskim samochodem. Jest rejestracja KR, pewnie z Krakowa. Szalik macha. Szalik, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale szalik wystaje, polski. Jedziemy za nim do Rotterdamu. No jeszcze nam... Pewnie będziemy razem jechać. Będziemy razem jechać, będziemy ciupać. I już jesteśmy na parkingu. No niestety parking oddalony 2,5 km od stadionu, ale podobno ma nas na stadion zabrać jakiś bus. No nie wiem, zobaczymy. A jak nie, to piechotka 30 minut też tak. Będzie chyba fajnie, bo z kibicami. Tak, Wiesiu. Pogoda świetnie dopisuje, więc możemy śmiało 30 minut. Jesteśmy o czasie, nawet dużo przed czasem, więc śmiało możemy iść na spacer z innymi kibicami, których jest też pełniutko. Właśnie tak. Biało-czerwono jest, biało-czerwono. Tak, popatrzcie jak Rapanujo stanął. tutaj ledwo się zmieścił, ale jesteśmy. Się zmieścił. Dobra, to na spokojnie idziemy sobie na stadion. Zaraz ruszamy na stadion, także jeszcze nie jest pełny autobus, ale za chwilę pewnie będziemy ruszać. Prawdaż, Wiesiu? Kierowca wraca. O, kierowca wraca. No to elegancko. Super. Stąd jest ile? 5 minut? 5 minut drogi. No, rzut beretem. I dotarliśmy pod stadion Feyenoordu Rotterdam. Tu się będzie odbywać mecz Polska-Holandia. Stadion sobie mieści 51 tysięcy. No jak... Grubo. Jak widzicie, mieszanka kibiców polskich i holenderskich. Także no, mecz zapowiada się bardzo emocjonująco, bardzo ciekawie. No zobaczymy, no życzymy sobie oczywiście zwycięstwa. Ale jak będzie, no to wyjdzie w praniu. A, jeszcze fryteczki przekąszamy. Także no jest super atmosfera. Tak, się nie mogę doczekać. Thank you.
Zakończył mecz Polska-Holandia, wynik 2-2, no wspaniała walka. Wspaniały mecz, wspaniałe emocje, niesamowite, siedzieliśmy za bramką. To było coś niesamowitego, no trzeba przyznać szczerze, no piłkarsko delikatnie, no Holendrzy lepsi. Bywało lepiej. Tak, ale jak prowadziliśmy już 2-0, to czułem, że możemy dowieść ten wynik do końca, no niestety nie udało się. Skończyło się 2-2, my jeszcze mieliśmy sam na sam na 3-2, oni mieli karnego, nie wykorzystali. Popatrzcie, co tu się dzieje, no nie, no... Radość, naprawdę, radość, emocje. Jednak oglądanie na stadionie, na, kanapie, na żywo, na kanapie to są dwie różne bajki, można powiedzieć. Polecamy serdecznie, jeżeli macie możliwość pójść na mecz na żywo, to są emocje, to są emocje. Popatrzcie, kibice też się spisali na medal, polscy i holenderscy. Naprawdę, było świetnie, no, było świetnie, wspaniała atmosfera. My się już powolutku żegnamy. To był Krzysztof, tak, idziemy do auta. To był Krzysztof Rapanujo, bo Byloski, Wiesia i Maciek, który już się oddalił kawałek teraz szuka. Szukamy drogi do auta. Do auta, właśnie. Żegnamy się, na razie. Cześć. Pa!